witajcie, Ancymona, jestem Matia. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się na czasie, chyba że już do tego czasu zniknie z karty na czasie, ale na początku pomyślałem sobie, nie, dobra, nie będę o tym gadał, bo znowu będzie zły Mati i niedobry, ale od ostatniego materiału o wierze i ogólnie o kościele, moim jakimś takimkolwiek podejściu, minął chyba jakiś rok, więc czemu by do tego wszystkiego nie wrócić, jako że mam sporo nowych widzów, którzy ciągle pytają mnie, Mateusz, a wierzysz? Ej Mati, a wierzysz? Ej Mati, Mati, ryzyk, wypowiedz się. No to proszę bardzo. Szczerze mówiąc, pomimo tego, co powiedziałem na samym początku tego filmu, w intrze powiedzmy tak zwanym, chciałbym jakby już zaznaczyć, że jakoś nie będę, ten film nie ma na celu jakby urażenie niczyich uczuć religijnych, tylko to będzie jakby moje podejście do tego wszystkiego i jakby nie będę się skupiał na samej wierze, bo według mnie zawsze powinno się odróżniać Kościół i religię. Czytałem Biblię, żeby to moje pojęcie o wierze bo powiedzmy podparte jakimikolwiek faktami, aniżeli, żebym mówił Boga nie ma i już i tyle, nie? Nie, nawet mi tak nie mów, bo tak. Bo jeśli chodzi o wiarę, bądź brak tej wiary, zawsze dzieliłem ludzi na ateistów, atoli, czyli takich wiecie, idiotów, którzy Boga nie ma i kłóć się ze mną. Oraz na katolików i katoli, czyli tacy, jak możesz? Jak możesz? Nie możesz nic złego powiedzieć? Bo nie! Dlatego całą wiarę jakby spychamy na bok i skupiamy się na kościele, którego nigdy nie lubiłem i który zawsze wzbudzał we mnie negatywne emocje przez to, że kościół jest ogólnie nieopodatkowaną instytucją w naszym pięknym kraju. I tak naprawdę złote zegarki, złote helgi, o których mówiłem chyba już w pierwszej klasie gimnazjum, czy nawet podstawówki, wcześniej budziły śmiech, a teraz tak naprawdę wszyscy się ze mną zgadzają, nie? Ej Mati, ale jakie złote zegarki? Ano takie, że jak chodziłem do kościoła... Tak. Mateusz chodził kiedyś do kościoła i tak Mateusz uczęszczał na lekcje religii. To za każdym razem jak widziałem księdza, to mieli oni złote zegarki. To nie był Casio Illuminator ten złoty, nie? Tylko to były naprawdę zegarki złote, które oczywiście dostali wiernych. Dostali od ludzi, którzy po prostu chcieli wspomóc budowę kościoła, a jako że kościół już jest wybudowany, to można oczywiście te pieniążki przeznaczyć na dobra własne, czyli zegarki i inne kosztowności. Dlatego właśnie zawsze od kiedy wybrali Franciszka, bardzo mi się podoba jego kadencja, bardzo mi się podoba to, co on robi. Dali mu te buty, które noszą papieże. Papieskie buty mu dali, on powiedział, że nie, że on nie będzie w takich chodzi, on będzie chodził w swoich, wiecie, sandałach i tak dalej, nie? Natomiast jak Franciszek pokazuje jedną stronę, to właśnie ksiądz Rydzyk i całe Radio Maryja i to, co się w ogóle dzieje w kościołach, w większości kościołów, żeby nie było, że mówię we wszystkich i wszyscy księża, ale znaczna większość i tych, których poznałem w swojej drodze życiowej, postępują i zachowują się w bardzo, bardzo podobny sposób. Bo gdy księdza Rydzyka zapytano, skąd ma dwa nowe samochody marki Maybach, odpowiedział on... Maybachem jechaliśmy, prawda? Co? Tak, zgadza się. Tak? Mhm. Jaki duży, jaki był duży? 5 metrów, 20 metrów, ja nie wiem ile. Nie, duży. TVN podsłucha, albo Gazeta Wyborcza już mamy z głowy. Oni są bardzo dobrzy do takiej głoszenia prawdy. Inaczej. Jechaliśmy tutaj jakimś samochodem. Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak. Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Jest to oczywiście bardzo smutna, bardzo wzruszająca opowieść, że nawet ci, którzy nie mają nic, którzy nie mają własnego domu i nie mają dosłownie nic, mogą pokusić się o taki gest, żeby dać kościołowi, dać tym, którzy nauczają. Dwa nowe samochody marki Maybach. Zawsze wkurwa mnie obłuda i wyciąganie pieniędzy nawet od ludzi, którzy tych pieniędzy nie mają, na przykład na kolędach, bo wiele razy słyszałem historię i wiele razy widziałem na własne oczy historię, gdzie jest jakaś biedniejsza, powiedzmy, rodzina, i ksiądz przychodzi i patrzy, może nawet nie z obrzydzeniem, ale patrzy z taką pogardą na to, że dostaje dychę albo 20 zł. Bo na przykład ostatnio koleżanka powiedziała mi, że był u nich ksiądz na kolędzie. Tata tej koleżanki dał księdzu 5 dych. On wzgardził tym, tak powiedział, nawet nie musi pan, tylko musisz, bo oni nie posiadają czegoś takiego jak kultura osobista. Oczywiście tutaj po raz kolejny zaznaczam, nie wszyscy, ale znaczna większość i wszyscy, których napotkałem na swojej drodze. Zgardził tym i powiedział, musisz im powiedzieć, na co są te pieniądze, bo inni dają więcej, więc ty musisz im powiedzieć, na co dokładnie są te pieniądze, bo ja sobie muszę zapisać. I tyle, jeśli chodzi o księdza Rydzyka, jego dwa samochody i tą całą instytucję, której zawsze nienawidziłem. Wpadajcie na grupę Ancymona Matiego, Face'a, Snap'a, Instagrama, sklep z koszuleczkami, Patronite'a, bo wiecie, darmowe datki. Jeśli ogląda mnie jakiś bezdomny, to poproszę o jakiś datek. Pamiętajcie, co z Bogotonia. Trzymajcie się, cześć. Bye.